mamy już maj, gdzie teoretycznie będziemy mieli dosyć mało czasu na granie, ponieważ zaczyna się ten wielki sezon grillowy, choć no, niektórzy to zaczęli nawet miesiąc temu. Tak czy tak, żeby nie wypaść jeszcze całkowicie ze społeczeństwa, no to trzeba będzie brać udział w tych obrządkach, tak co najmniej raz dziennie. Więc najlepszym sposobem na granie jest oczywiście zabranie ze sobą jakiegoś handhelda, no nie? No, nie przedłużając, zaczynamy premiery gier w maju, które na początku przyniesie nam niesamowite mieszane uczucia, ponieważ 2 maja wychodzi gra pod tytułem Redfall od Arkane Studio, czyli kooperacyjna strzelanka z wampirami w roli głównej. I dlaczego też powiedziałam, że mieszane uczucia? Choć może użyję słowa ambiwalentne, żeby dodać trochę wyrafinowania mojej wypowiedzi. Ponieważ te lokacje, design krwiopijców, gameplay czy też feeling strzelania zapowiada się całkiem nieźle. Czyli tak jak przyzwyczaiło nas Arkane, ale jakoś kompletnie nie kupuje mnie ten co-op. Choć musicie wziąć pod uwagę to, że jestem fanką gier singlowych i co prawda będzie można grać tutaj w pojedynkę, ale wydaje mi się, że nie będzie miało to kompletnie sensu, ponieważ na pierwszy rzut oka widzę, że ta gra jest zaprojektowana gdzieś tak w 98% pod granie ze znajomkami. No i też sama historia wydaje się taka niejaka, zachowawcza, żeby była tylko po to, aby pchać nas do przodu, a szkoda, bo Arkane naprawdę potrafi fabułę. No i wisienką na torcie jest to, że twórcy nawet całkiem niedawno zapowiedzieli, że gra na premierę nie będzie miała 60 klatek. W żadnym trybie. No, przynajmniej na Xboxie X czy S, ponieważ jest to ekskluzyw, nie wiadomo jeszcze jak na PC-cie. I jest to całkiem żenujące ogólnie, tym bardziej, że jest to FPS i nie będzie można grać na przykład w koopie na podzielonym ekranie, co jeszcze jako tako mogłoby usprawiedliwić te 30 klatek. Ale chociaż za to rozgrywkę umilą nam cringe'owe polskie dialogi. Jestem ostatnia i pierwsza! Zabiorę wam wszystko! Natomiast 4 maja w Game Passie wychodzi coś ciekawszego, jeżeli miałabym być szczera, czyli gra pod tytułem Ravenlock, która od razu zwraca na siebie uwagę swoją wokselową, przepiękną grafiką. Trochę taki Minecraft dla starszaków albo Roblox. Roblox? Coś takiego. Tylko tutaj raczej nie będzie możliwości odprowadzania mszy. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał. Co prawda rozgrywka wygląda tutaj na dosyć prostą, ale z pewnością wrażenie robią bossowie, którzy fajnie się prezentują, mają ciekawe ataki, ale i tak wydaje mi się, że pierwsze skrzypce w tym teatrzyku na pewno będzie grał cudownie wykreowany świat, który ewidentnie inspirowany jest Alicją w Krainie Czarów. No, wygląda to nieźle i chętnie sprawdzę. W końcu, czyli 5 maja posiadacze konsol poprzedniej generacji doczekają się dziedzictwa Hogwartu. No, jestem mega ciekawa, jak to będzie hasać na tych sprzętach, bo bądź co bądź, tam była całkiem niezła grafika i te efekty cząsteczkowe robiły wrażenie, więc obawiam się, że tutaj rzeczywiście będzie potrzebna jakaś magia, żeby to dobrze działało. Niemniej, bądźmy dobrej myśli i cieszmy się, że inni niementalni mugole będą mogli w końcu ograć ten tytuł, a o samej grze nie będę się rozpowiadać, ponieważ ten temat został już doszczętnie przez wszystkich rozwałkowany i nawet ja jakiś czas temu dorzuciłam swoje 3 knuty do tego, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do mojej recenzji i jedziemy dalej. I też wam pokażę magię. Restum montażum 12 już maja wychodzi genialny dodatek do Zeldy pod tytułem Tears of the Kingdom. Ha, ha, ha. I mnie ten suchy żart nawet śmieszył na początku. Śmieszył do czasu tego pierwszego, większego pokazu, na którym zaprezentowano, że z patyka i z kamienia można stworzyć kamień na patyku do walki. Wow. I ogólnie byłam zawiedziona. Wydawało mi się, że to będzie po prostu poprzednia Zelda, tylko z nową, rozbudowaną mechaniką, ale po tym ostatnim, finałowym trailerze nachypowałam się niesamowicie.
Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że ta epicka muzyka w tle i odpowiedni montaż robią robotę, ale widać po tych urywkach, że dostaniemy nową, fajną przygodę, różne mechaniki, historię. No, może historia nie, bo zawsze jest ta sama, ale chodzi o tą otoczkę, czy też różne pojawiające się wątki. Czyli taka Breath of the Wild w nowych szatach, które o dziwo i tak wyglądają świetnie na tym nadającym się już dawno Delta na Z-Switchu. Choć jak nie zobaczę na własnej ślipie, jak to działa, no to nie uwierzę. No i też wydaje mi się, że przez to większość akcji jednak będzie rozgrywać się w tych kryjących niedoskonałościach chmurach. Tak czy siak, jaram się i wjeżdża u mnie bez polecenia na premierę. Szkoda tylko, że ta pseudoedycja kolekcjonerska jest taka bidna. Nie ma tam w zasadzie żadnej figurki. A szkoda, bo mogli na przykład by zrobić taką tarczę, która by idealnie pasowała do tego miecza z jedynki. Albo chociaż ten głaz na patyku. Zastymaj maj to premiera dziwacznej gierki zręcznościowo-logicznej pod tytułem Humanity, gdzie wcielamy się w psa rasy Shiba Inu, sterującym, a w zasadzie prowadzącym tłumy ludzi, którzy utracili sens swojego życia ku światłu, które ma je wyzwolić. Głębokie. A przeszkadzają nam w tym zwykli, szarzy ludzie, z którymi toczymy gwiezdnowojenne bitwy. Nie pytajcie. Ale ogólnie produkcja wygląda intrygująco i pewnie ma jakieś tam trzecie, czwarte dno i przesłanie, może nie wiem, żeby po prostu, jak się wypalimy zawodowo, to iść w stronę świecącego Shiba Inu. Nie wiem. To przechodzimy teraz w ciut mroczniejsze klimaty, ponieważ 18 maja swoją premierę ma The Outlast Trials. Jak na razie tylko na peceta. I kurczę, wygląda to nieźle. Dla mnie co prawda zbyt nieźle, ponieważ nie przepadam za horrorami, a już w ogóle za takimi bazującymi tylko na brutalności, krwistości, obrzydliwości i jumpscare'ach, ale przyznam się, że nie mogę oderwać oczu od tego gameplayu. Akcja gry została tym razem osadzona w czasach zimnej wojny, a dokładniej w specjalnym ośrodku, w którym prowadzone są badania, tudzież eksperymenty nad kontrolą ludzkich umysłów. I rzeczywiście klimat jest tutaj srogi. Ale co ciekawe, a może bardziej zabawne, to to, że całą grę można przejść w kooperacji do 4 graczy. I jak później oglądałam gameplay z tego trybu, to wygląda to dosyć śmiesznie, kiedy ci gracze latają w tą i we w tą i pajacują. Wydaje mi się, że tytuł mocno straci na imersji w takiej formie. No. Ale nie mi to oceniać, ponieważ ta produkcja totalnie nie jest skierowana do mojej skromnej i trzęsącej się gaciami osoby. 19 maja to premiera o dziwo całkiem przyjemnie zapowiadającej się popierdółki, czyli LEGO 2K Drive. Uwaga, tworzony przez studio odpowiedzialne za takie hity jak WWE czy NBA. Tak, też szybciej wypuściłam powietrze nosem, kiedy dowiedziałam się o tym. Ale gdy zobaczyłam tak cały zwiastun, to kurczę, wygląda na coś, co mogłoby mi nawet dawać frajdę. No bo kto nie lubi budować samochodów z klocków Lego i niszczyć inne samochody zbudowane z klocków Lego? Ale oprócz samego ścigania się, mamy tutaj dużo równie zabawnych innych aktywności, jak na przykład turlanie jajka. No, może się trochę nie strzelili w Wielkanoc i nie uwierzycie. Jest tutaj nawet fabuła, w której wcielamy się, of course, w kierowcę wyścigowego, chcącego zdobyć ultra rzadki podniebny puchar. Tak się nazywa ten puchar, nie wymyśliłam tego. Żeby podbić serca wszystkich klocko ludzi z Klockolandii. Must have. 23 maj przyniesie nam chwilę refleksji nad swoją egzystencją z grą After Us. Jak ładnie, nie? Czyli indyczkiem z pokroju tych artystycznych, w którym to wcielamy się w ducha życia Gaje, której zadaniem jest przywrócenie życia na spustoszonej ziemi i uratowaniu dusz zmarłych zwierząt. A jak są zwierzęta, to zawsze wiadomo, że jest smutek i dużo emotions. Ogólnie zainteresowała mnie w tej grze ta wizja zniszczonego świata, przedstawiona w taki surrealistyczny sposób, gdzie my,
Czyli ta niewielka istotka świecąca swoim własnym światełkiem jest taką ostatnią nutką nadziei. No, wygląda to ślicznie. I jest coś takiego hypnotizing w tej jej płynnym poruszaniu się, a wręcz sunięciu po tych powierzchniach. Wygląda to przyjemnie i satysfakcjonująco, więc myślę, że sprawdzę ten tytuł. No i 23 maja mamy kolejny survival horror, ale całkowicie odmienny od Outlasta, czyli Amnesia Tchebunkier. Nie, no nie wiem, jak to powiedzieć. The Bunker? Bunkier? The Bunker. Więc jak można się domyśleć, akcja gry dzieje się w tytułowym bunkrze, a dokładniej takim po I wojnie światowej, w którym to też zalęgły się jakieś potwory. I naszym zadaniem jest oczywiście uciec z tego bunkru oraz po prostu przetrwać. A co nas tak naprawdę goni? No właśnie tutaj objawia się siła amnezji, czy amnezji, że nigdy tak do końca nie wiemy, przed czym uciekamy, ponieważ kiedy tylko założymy jakiś ruszający się cień albo odgłos, to spitalamy, gdzie po prostu pieprz rośnie. Choć tym razem nie jesteśmy tacy bezbronni, ponieważ twórcy łaskawie dają nam możliwość korzystania z broni palnej oraz jakichś mołotowów, ale tego jest zdecydowanie mało i lepiej jednak unikać konfrontacji. Jeszcze strzelać czy nie? No i jak tak oglądam tą rozgrywkę, no to klimat jest niesamowicie gęsty. Pomimo tego, że te lokacje wyglądają bardzo podobnie do siebie, to jednak... not for me. Tego samego dnia wychodzi coś dla fanów taktyczno-turowych RPG-ów. No, tak pół RPG-u, bo są tam tylko jego elementy. A chodzi o tytuł Miasma Chronicles. Czy Miasima? Nie, Miasma chyba, nie? Ja się niestety do tych fanów nie zaliczam, a żałuję, ponieważ gra wygląda absolutnie intrygująco. Gdzie w szczególności przyciąga swoim postapokaliptycznym designem pustkowia z jakimiś anomaliami, czyli widzimy tutaj mieszankę science fiction, miejscówki jak ślicznie wyglądają, nie tylko te areny, ale miasto, iście falloutowe, no pięknie, aż mam ochotę w to zagrać, ale wiem z drugiej strony, że moja inteligencja strategiczna no nie pozwoli mi dłużej przysiąść przy produkcji tego gatunku. Chyba, że przy takich przeznaczonych dla dzieci, jak na przykład Mario plus Rabbids. To wtedy tak. Z tego 5 maja trafimy z powrotem do naszego ukochanego Śródziemia. No, dokładnie to do Mordoru, ale zawsze to Śródziemie, nie? I chodzi tutaj o grę The Lord of the Rings Gollum, gdzie wcielamy się w tytułowego Golluma, a dokładniej no to jeszcze w Smigola, który dopiero przepoczwarza się w... to na pewno nie motyla, może w jeszcze gorszą, brzydszą larwę. A osoby bardziej obeznane w uniwersum domyślają się już, że w takim wypadku akcja gry dzieje się pomiędzy Hobbitem a trylogią Władcy Pierścieni i tutaj deweloperzy stwierdzili, że mocno trzymają się kanonu. To potwierdzają chociażby tym, że główny bohater nie jest czarnoskóry. Na sama gra to mieszanka przygodowej gry akcji ze skradaniem, gdzie swoją drogą bardzo przypomina to Styksa, ale oglądając te gameplaye, no to muszę przyznać, że dość średnio to wygląda. Tak jakby jeszcze wymagało z rok albo dwóch deweloperki, a w zasadzie premiera jest tuż, tuż. I też jakoś cicho o tej grze, nie? Zauważyliście? Co jest dziwne, jak na jakąkolwiek produkcję czy cokolwiek z szyldu LOTR. No, zobaczymy. Na pewno ciekawym motywem, jak w zasadzie nie najciekawszym, jest to rozdwojenie jaźni, gdzie w niektórych kwestiach podpowiada nam zarówno i Smigol, i Gollum, i w zależności, którego częściej słuchamy, tym on coraz bardziej zaczyna nad nami dominować. I ma być to odzwierciedlone jakoś w różnych zdolnościach. Nie wiem, za dużo o tym jeszcze nie powiedzieli, nie pokazali. Ja ogólnie za tą grę trzymam kciuki, no bo czemu nie? Gier w uniwersum LOTR jest jak na lekarstwo, a dobrych to już w ogóle, więc jestem za, ale słabo to widzę. Dzień później, czyli 26 maja, wychodzi DLC do Forspoken. Intanta We Trust. I tym interesującym akcentem kończymy najciekawsze premiery gier w maju, oczywiście moim zdaniem. No, może oprócz tego ostatniego, bo to tak było dla zgrywu. Chłe, chłe.
No i co? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie proszę znać, na co wyczekacie i co. I dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę, komentarze, jeżeli się podobało. I osobno również dziękuję wszystkim wspierającym. Trzymajcie się. Cześć. Narła. Tak mi się przypomniało, ale to już chyba przestarzałe jest, nie?